Wykonamy sobie teścik, mianowicie w tym teście rozpoczniemy sobie nową grę. Potem tylko się przywitać, bo jestem teraz na uczelni, więc niestety ominie mnie stream. Szkoda, szkoda. No ale trzeba się uczyć, trzeba chodzić na uczelnię, nie wolno omijać zajęć. Musisz być na wszystkich, także ucz się pilnie, a będziesz bardzo mądra. I w przyszłości bogata. Także siedź sobie na uczelni, ucz się, studiuj, a streama nadrobisz sobie w przyszłości, także bez obaw. Okej, ja teraz jadę na matematykę. Okej, w porządku. Dużo was nie ominie, ponieważ w tym odcinku chciałbym zrobić tak. Rozpocznę sobie nową grę. I chciałbym przetestować jedną rzecz, mianowicie teraz, jak już jestem trochę bardziej, powiedzmy, ogarniętym graczem, to chciałbym się zmierzyć z tym Genichiro, chyba on się tak nazywał, który obciął nam rękę. Pamiętajcie, że była z nim walka i mieliśmy możliwość tak jakby walczyć z nim i on podczas tej walki obcina nam rękę. W związku z czym no, stajemy się tak jakby no, tym Sekiro, tak? Jednoręcznym wilkiem, czy jak on tam, one-handed wolf. I teraz tak, ja chciałbym... Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, a ścieżki sam katuję, oglądam ciebie tylko. Okej, bardzo wielkie dzięki minimum za to. Dlatego ja chciałbym teraz zobaczyć... Okej. Chciałbym jeszcze raz się zmierzyć z tym kolesiem, teraz mówię, jak już jestem trochę bardziej ogarnięty. Nie będziemy tutaj niczego podsłuchiwać, nie będziemy na nic tutaj tracić czasu. Chcę jak najszybciej do niego dojść i się z nim zmierzyć. Bang! A widzicie, tak to zrobili, czyli nie da się zmienić biegu historii. Shinobi, hikyou to wa iu mai na. Miko wa moratte iku zo. No dobrze, moi drodzy, ale czy w związku z tym, że ja go pokonałem, to coś więcej? Coś jakiś, powiedzmy, jakiś dobyteczek? Coś fajniejszego? Nie bardzo. Niby go pokonałem, ktoś tam rzucił w nas jakimś shurikenem, no i on i tak nam obciął rękę, także nie da się zmienić biegu historii niestety. Także taka informacja dla was, ale jakbyście się zastanawiali, jak pokonać Genichiro Ashinę na samym początku gry właściwie, no to proszę bardzo, to jest moje rozwiązanie. Ja kontynuuję sobie streama, a jeżeli oglądacie na YouTubie, to widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.